Witamy w świecie Dacji. Nazywam się Mariusz Rata i po drugiej stronie obiektywu Maciej Kukiełka. Jesteśmy doradcami handlowymi w firmie Carrara, autoryzowanym salonie sprzedaży samochodów Dacia z Lublina. Zapraszam do obejrzenia następnej naszej produkcji. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Dacia Logan MCV, czyli wersja kombi. Jest to nasz największy samochód w tym segmencie o długości 4,5 metra plus 1 mm. Długość wydawałoby się niezbyt duża, bo zaraz powiecie, kombi są większe, ale pamiętajcie o tym, że to kombi jest segmentu B, czyli samochodów miejskich. 2,46,5 cm rozstaw osi, czyli o 4,5 cm więcej niż Sandero. Co to daje? Większą przestrzeń w przestrzeni pasażerskiej oraz kolosalnie duży bagażnik. Po 573 decymetry sześcienne można tam naprawdę dużo zapakować. I robimy klasyczny test klienta. Wsiadam na miejsce kierowcy, reguluję fotel. Wysokość fotela kierowcy tutaj tą wajchą, oczywiście na sam dół. Przesunięcie, szukanie optymalnej pozycji. Odchylenie ramion, regulacja pionowa kolumny kierownicy, w tej wersji jest w standardzie. Tak, jest to pozycja optymalna, dzięki której będę mógł dosyć długo i daleko jechać. Robimy przesiadkę, czyli to, co najczęściej robią klienci dokonujący wyboru auta, czyli przesiadają się na tylny fotel za kierowcą. Proszę pamiętać, proszę zwrócić uwagę, że ja mam 1,91 m wzrostu. Nie w każdym aucie się mieszczę, a powiedziałbym nawet w większości nie mieszczę się na tylnej kanapie. Wsiadamy. Dotykam kolanami oparć przedniego fotela, ale to nie jest dziwne. Ale powiem tak, jak na mój wzrost, całkiem nieźle się tutaj czuję. Na pewno na trasie Lublin-Szczecin nie zdecydowałbym się na wypad, ale na wypad weekendowy, na grzyby, na ryby, na działkę, na grilla z przyjaciółmi na pewno zmotywowałoby mnie do podróży na tym miejscu. Okej, okay, bagażnik. Podoba mi się porównanie wyjazd na grilla z przyjaciółmi. Zobaczmy, ile będziemy mogli załadować do tego bagażnika. 573 decymetry sześcienne, liczone oczywiście do rolety. Tutaj możemy w górę nieco więcej doładować. Liczmy długość przestrzeni po podłodze od oparć tylnego fotela 116 cm. Przesiadka. Mierzymy długość od oparć przedniego rzędu siedzeń 1,90 m. Czyli osoba taka jak ja teoretycznie mogłaby tam odpocząć po tym grzybobraniu. Bardziej poważnie. Wypad na wakacje, wypad weekendowy z rodziną, wózek, jedna, druga, trzecia walizka. Myślę, że bez problemu można tam śmiało to wszystko załadować. Jeżeli jedziemy we dwójkę, po złożeniu oparć wszystkich oparć drugiego rzędu siedzeń, mamy ponad 570 decymetrów sześciennych. Czyli na przykład, jeżeli jesteśmy działkowiczami, możemy tam włożyć kosiarkę, skrzynki z owocami, bardzo, bardzo, bardzo dużo, dużo dodatkowych rzeczy. Czujemy się jak w małej ciężarówce. Prezentowany egzemplarz jest to wersja Laureat, czyli średnia półka wyposażenia. Doposażyliśmy go w lakier metalizowany i praktycznie tyle. Klimatyzacja, elektryczne szyby, lusterka, radio z bluetoothem, zestawem głośnomówiącym, komputer pokładowy, przednie światła przeciwmgielne. Światła LED-owe do jazdy dziennej, to wszystko jest w standardzie w tej wersji wyposażenia. Czyli jest wszystko to, co powinno być na pokładzie, bez zbędnych bajerów, bez zbędnych technologii. Dacia ucieka jeszcze od technologii, broni się przed różnymi rodzaju czujnikami wykrywającym ruch, znaki drogowe, przekroczenie pasa ruchu. To jest siłą Daci. Prostota, no i przystępność cenowa. Dwie podstawowe cechy Daci. Silnik 990-konna, turbo doładowana. Silnik znany z Renault, wszedł do oferty około roku 2012-2013, o ile dobrze pamiętam, razem z Renault Captur pierwszej generacji.
nie ma na temat jego złych opinii w internecie, przynajmniej nie ma fali złych opinii w internecie na temat tego silnika, także wydaje mi się, że się jak najbardziej sprawdził. 90 koni w turbinie przy aucie ważącym średnio około 1200-1300 kg, to dla niektórych i tak jest zdecydowanie za dużo, no bo wiadomo, i większa moc, większa fantazja, no i spustoszenie w portfelu przy płaceniu mandatów. Co więcej, spieszmy się kochać Dacie Logan MCV. Dlaczego? Prawdopodobnie wyjdzie ona z oferty do końca roku i nie wiadomo, czy jakiś inny model zastąpi tak duże kombi w ofercie Daci. Mamy jeszcze na stanie kilka egzemplarzy. Będą dojeżdżały do nas w ciągu jednego lub dwóch tygodni. Ten egzemplarz już jest sprzedany. Orientacyjnie jego cena katalogowa jest gdzieś w granicach 50 tysięcy złotych. Oczywiście dajemy nieco lepsze ceny, dajemy własne rabaty. Dla roczników 2019, taki właśnie był ten rocznik, dodatkowo ponad 2000 rabatu plus od nas zebrała się niezła kupka rabatów. Zajrzyjmy do silnika. Pa-bam. Siłowniki w Daci, marce budżetowej, wyciszenie. Zwracam na to uwagę, ponieważ nie w każdych modelach bardziej popularnych marek to znajdziemy. Rzut oka na silnik, 990-konna, turbo doładowana, TCE, benzyna. Jest to silnik niestety również wychodzący z oferty, tak zwany wysokoemisyjny. Zastępuje go 1.0 SCE, 75 koni. Albo turbo doładowany silnik 1.0 stukonny z możliwością gazu. No ale oczywiście ta jednostka silnikowa będzie nieco droższa od tej proponowanej. Silnik z kolei 1.0, 75 koni, bez turbiny, raczej miejski, raczej nastawiony na ekonomię jazdy. Szybki look do wnętrza auta. Dacia, maksymalna prostota, wszystko jest pod ręką. Sterowanie komputerem, sterowanie radiem, połączenia głosowe, światło awaryjne, klimatyzacja, w tej wersji klimatyzacja manualna. Ustawiamy kierunek nawiewu, siłę nawiewu, strumień ciepłego, zimnego powietrza lub tryb zwykłych nawiewów. Patent z pierwszych Daci, czyli sterowanie tylnymi szybami z panelu centralnego. Taka ciekawostka jeszcze sprzed wielu, wielu lat została w Daci Logan MCV. Pięciobiegowa skrzynia biegów i tutaj ulubiona funkcja każdego kierowcy, wyłącznik stop-startu, czyli samoczynnego wyłączenia silnika na krótkotrwałym postoju. Funkcja jest o tyle wredna, że po każdorazowym odpaleniu samochodu silnika automatycznie się aktywuje. Lepiej się przyzwyczaić do działania tej funkcji, niż się ciągle za każdym razem wyłączać. Aczkolwiek decyzja należy do kierowców. Ładne bursztynowe podświetlenie. Zapraszam kamerę do środka. Nie męczące oczu podróżującego, szczególnie wieczorową porą, jest to przyjemne bursztynowe podświetlenie. Obsługa radio z Bluetoothem, zestawem głośnomówiącym. Nie włączamy stacji, nie robimy reklamy. Jeszcze nam nie zapłacili. Okej, i to chyba najważniejsze. Tak jak widzimy, maksymalna prostota, brak ekstrawagancji, w związku z tym wolne starzenie się produktu. I tym sposobem krótka prezentacja Daci Logan MCV dobiegła końca. To takie pożegnanie z Dacią Logan MCV. Zapraszamy do oglądania nas na oczywiście YouTubie, na Facebooku, na naszej stronie internetowej www.dacia-lublin.pl, na portalu ogłoszeniowym carrara.automoto.pl. Dzwońcie do mnie albo do Maćka. Telefony kontaktowe zaraz zobaczycie tuż obok mnie, również adresy strony naszej. Jesteśmy do dyspozycji. Logan MCV, jeszcze o ile dobrze pamiętam, ze dwa egzemplarze mamy do sprzedania. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję na kanale YouTube'a. Komentujcie, lajkujcie, jeżeli Wam się podoba. Łapka w dół, jeżeli Wam się nie podoba. Oczywiście liczymy na te wyższe. Życzę dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.